Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortuna z tej strony. Dzisiaj zapraszam na horoskop tygodniowy od 12 do 18 października, znaki Ziemi, czyli byka, pannę i koziorożca. No i żeby już nie przedłużać, zaczynamy horoskop, przypomnę tylko od 12 do 18 października. Co będzie się działo u byka? Byk. U byka dobrze od poniedziałku, moi drodzy, ale też takie poczujecie odrodzenie, taką chęć do życia. Niektórzy z Was mogą załatwiać jakieś sprawy sądowe, urzędowe. Niektórzy mogą być gdzieś zaproszeni na jakiś koncert, ale też, moi drodzy, teraz o koncert trudno, aby gdzieś pójść. Ale moi drodzy, niektórzy mogą znaleźć się gdzieś właśnie, gdzie jest większa ilość osób, większe grono, także możecie być bardzo zadowoleni tego dnia, poczujecie się tak, jak gdybyście byli na nowo narodzeni. We wtorek również zadowolenie ze stanu swoich finansów. Może wybierzecie się gdzieś na zakupy, możecie mieć spotkanie gdzieś w restauracji albo w domu na przykład, przyjąć znajomych czy też rodzinę na wystawną kolację. Także wtorek bardzo dobry. Również środa. Mogą być spotkania, ale z ludźmi, ale przez internet, poprzez internet. Także dzień taki internetowy, ja bym powiedziała. Albo będziecie coś załatwiać, albo będziecie rozmawiać. W czwartek może być, moi drodzy, dla niektórych wizyta u lekarza, albo też rozmowa z szefem. Również z szefem czy z szefową, jeśli macie takową, bądź takiego, a jeśli nie, to tutaj może ktoś będzie chciał zaczynać coś nowego na swój rachunek. Także cesarz jest autorytetem. Będziecie albo wydominować tego dnia, albo tutaj ktoś wami będzie próbował zarządzać. Nie lubię tego słowa, ale tak wyszło. W piątek, moi drodzy, trochę poczujecie się zablokowani, możecie też załatwiać jakąś sprawę, ale możecie się czuć samotni w tym, co robicie. Także proszę uważać na spory piątkowe. No i sobota, dobry dzień na dodatkowe zajęcia, ale też, moi drodzy, może trzeba będzie podjąć jakąś decyzję w sprawach finansowych, trzeba będzie coś zdecydować. Tutaj może być jakaś pułapka, mogą być jakieś właśnie, no niekoniecznie problemy finansowe, ale coś trzeba będzie zdecydować w sprawie finansów. Także każdy sobie tutaj dopasuje do siebie, jaką ma sytuację finansową. No i wiadomo, będzie wiedział mniej więcej, co go czeka, tak? Moi drodzy, trudno powiedzieć, co u każdego tutaj będzie, bo jest to horoskop bardzo, bardzo ogólny. Chciałabym trafić do jak największej liczby osób. Piątek trochę będziecie smutni, może nawet będziecie czegoś żałować, ale też będziecie chcieli może spędzić ten dzień sami ze sobą, albo będziecie po prostu zmęczeni po weekendzie. Też tak może być, wiecie, o co mi chodzi. Może po prostu być zmęczenie. Moi drodzy, w zdrowiu uważajcie, głowa Was może boleć, ale też właśnie układ krwionośny może coś tu Wam dokuczać. Ja bym powiedziała, stawiałabym bardziej tutaj na głowę, zatoki, uszy. Podwójne narządy również. To był taki horoskop, moi drodzy, dla byka. Lepiej zapobiegać. Oczywiście, moi drodzy, bierzcie suplementy, spacerujcie jak tylko możecie, nawet wieczorem po pracy. Także
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam już teraz pannę. Zobaczmy, co u panny będzie się działo. Przypomnę tylko od 12 do 18 października. Poniedziałek rozpocznie się odrodzeniem. Niektórzy będą mogli naprawdę wyjść, gdzieś spotkać się z ludźmi. Może gdzieś na jakiś koncert, na jakąś wystawę. No nie wiem, czy to będzie takie łatwe. No ale niektórzy mogą mieć na przykład sprawy sądowe, urzędowe. Ale ogólnie będziecie czuć, że żyjecie i będziecie zadowoleni. We wtorek już natomiast mniej, ponieważ zawiesicie swoje działanie, może Was tutaj boleć noga, możecie się martwić swoim zdrowiem. Także, moi drodzy, możecie po prostu szukać odpowiedzi w swojej duszy we wtorek. Możecie przemyślać swoje życie, robić rachunek sumienia, też tak może być. A w środę, moi drodzy, będziecie odczuwać jakiś brak. Brak emocjonalny, brak w finansach, czegoś Wam będzie brakować, czegoś będziecie tutaj potrzebować, aby być szczęśliwymi, czegoś zabraknie. Może tak być, że mogą Wam dokuczać na przykład tutaj dolne partie kręgosłupa, korzonki na przykład. Ja podaję tylko właśnie te aspekty, które wydają mi się, że mogą być istotne. Może być ból nóg, mogą być korzonki, moi drodzy. Czwartek, cóż tutaj może być? Harmonia. Możecie czuć się dobrze właśnie w małżeństwie, w partnerstwie, także możecie zastanawiać się, podejmować jakąś decyzję w czwartek, ale też może być dla osób, na przykład dla singli, może być wspaniała randka. Moi drodzy, w czwartek, w piątek duże pieniądze, spotkania z rodziną. Także możecie się dowiedzieć, że pieniądze do Was idą albo już przyszły do Was pieniądze w postaci podwyżki, spadku, nagrody. Także na pewno finanse się poprawią w piątek. W sobotę, moi drodzy, może być spotkanie z rodziną, ze znajomymi. Będziecie może tęsknić za rodziną, jak gdzieś jesteście daleko za granicą. Także tutaj sobota dla każdego też co innego, ale to są właśnie tęsknoty, marzenia, spotkania z osobami z przeszłości. No i niedziela. Niedziela będzie pracowita u Panie. Możecie, jeśli macie firmę, jeśli pracujecie w domu, to możecie mieć tutaj dużo pracy albo też dużo zamówień w Waszej firmie, w Waszej działalności, lub również, moi drodzy, też tak może być, że po prostu będziecie planować pracę na przyszły tydzień. Albo będziecie właśnie, tak jak mówię, pracować w domu. W zdrowiu no, są tutaj problemy, które ostrzegają właśnie, mogą wystąpić problemy. Dolne partie kręgosłupa, nogi, korzonki, ale także, moi drodzy, uszy. Uważajcie na uszy w tym tygodniu. Także tyle dla panny, moi drodzy. Jeśli horoskop się podobał, zapraszam do subskrypcji kanału i idziemy do koziorożca od 12 do 18 października. Zobaczmy, co się będzie działo u kochanego koziorożca. Koziorożców znam bardzo wiele. Dobrze, moje kochane koziorożce. Fajny tydzień. Poniedziałek zacznie się od planowania jakiegoś.
czas podjąć decyzję. Tu będziecie chcieli gdzieś wyruszyć, może w podróż, ale też będziecie planować jakieś spotkania rodzinne, tak myślę, bo już tutaj we wtorek są sprawy związane z Waszą rodziną, będziecie się czuć bezpiecznie, może spotkanie z rodziną, może wyjście gdzieś z rodziną. Wtorek bardzo bezpieczny, taki dobry dzień właśnie spędzony w gronie najbliższych. Moi drodzy, w środę również harmonijnie, ciepło, osoby, które szukają miłości, mogą na przykład znaleźć partnera, partnerkę, udać się gdzieś na randkę w środę, ale też możecie podejmować decyzje związane z Waszą rodziną bądź z finansami. Bo w czwartek tu już Was czeka dużo pracy, możecie dostać dodatkową pracę, zajmijcie się tym, co jest właśnie Wasze w Waszym życiu, co do Was należy. Także niektórzy mogą się umawiać na badania kontrolne w czwartek. W piątek, moi drodzy, może być rywalizacja w pracy. Może być, moi drodzy, spór, kłótnia jakaś, która Was czeka w piątek. Możecie coś tutaj naprawdę mieć na przeszkodzie, jakiegoś rywala, jakiegoś potencjalnego szkodnika, który Wam będzie tutaj w drogę wchodził. W sobotę będziecie rozmawiać, będziecie również, moi drodzy, odcinać się od niepotrzebnych spraw, sytuacji, osób. Także wszystko na ostrzu noża, moi drodzy. No i w niedzielę spotkanie może z mężczyzną starszym, który Wam będzie tutaj doradzał, ale też możecie spędzić ten dzień czytając książkę, tacy trochę zablokowani na świat, też tak może być. Albo, moi drodzy, możecie odwiedzać tutaj jakieś muzea, również może być, albo też miejsca, jakieś antykwariaty, nie wiem, czy w niedzielę są otwarte. Także takie wizyty możecie mieć w niedzielę. W zdrowiu, moi drodzy, uważajcie, skoki temperatury mogą być, bądź ciśnienia. Także niektórzy mogą mieć jakiś planowany zabieg, który może być również w tym tygodniu, w sobotę. Albo zwyczajnie może tu Was grypa dopaść, więc tu uważajcie na takie choroby jak przeziębienia, ostre, grypy. Moi drodzy, dbajcie o siebie, przyjmujcie suplementy, diety, spacerujcie nawet wieczorami, jeśli możecie. Naprawdę jesień, wiadomo, wirusy, moi drodzy. I jeden kolega, który nam nie daje żyć. Wirus, tak? Przeszkadza w życiu. No trudno, moi drodzy. Może niedługo się skończy ten kolega wirus. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Zapraszam na mój kanał. No i do usłyszenia, moi mili.